Oczywiście nie chodzi tylko o jakieś obrzędy, nie chodzi tylko o proste fakty, bo to, co tu jest istotne, to jest ten moment, kiedy się Etiop pyta Filipa, tu jest woda, co przeszkadza, żebym był ochrzczony? Nie? To jest pytanie, które my sobie też możemy zadać. Co przeszkadza, żeby chrzest we mnie był rzeczywistością żywą? Co stoi na przeszkodzie? I odpowiedź jest ta sama. Można, jeśli wierzysz z całego serca. Nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli wierzysz z całego serca. Nie? Potrzebna jest wiara całym sercem. I teraz zobaczmy, jak się ta wiara tego eunucha budzi. Najistotniejsze jest to, że tę wiarę przekazuje mu Filip, to znaczy przekazuje mu Kościół. Miałem szczęście być 3 tygodnie temu w Rzymie z diakonami naszego seminarium i papież Franciszek mówił katechezę o Kościele. No, tak jak on potrafi mówić, nie? To znaczy, kochajcie Kościół, nie? Jezusa nie ma poza Kościołem. Jezusa nie ma poza Kościołem, mówił papież Franciszek, nie? Mówił nawet, i to w kilku językach wracało, i to było może najmocniejsze, żeby nas Pan Bóg zachował od takiej pychy, która nas wyklucza z Kościoła. To było bardzo mocne, bo potem rozmawiałem z diakonami w metrze, jak jechaliśmy z powrotem do domu, i dwóch diakonów mówi tak, nie, ksiądz biskup, nasza pycha jest inna. Nasza pycha jest taka, że my innych wykluczamy z Kościoła. Myślę, chłopaki myślą. Ale to, o czym mówił papież, jest poważniejsze jeszcze. Znaczy, że mogę być tak pyszny, że siebie stawiam poza Kościołem, bo Kościół nie jest dla mnie dość dobry, nie? No nie jest dla mnie dość dobry. No, Kościół jest w ogóle okropny. Zeszła mi się ta katecheza papieża z tym, co właściwie później w ciągu tygodnia zaraz nastąpiło. Odprawiał Eucharystię, zapraszając 6 ludzi, którzy byli molestowani w dzieciństwie przez duchownych. I mówił do nich mniej więcej tak, że jak patrzą na niego, to on się czuje tak, jak się czuł Piotr, kiedy Jezus popatrzył mu w oczy w Wielki Czwartek w nocy. To znaczy, Jezus popatrzył Piotrowi w oczy po to, żeby pokazać jego całą zdradę. I papież to mówił o sobie, że się czuje jak zdrajca. Wtedy, kiedy oni patrzą mu w oczy. Znaczy, on czuje wzrok Jezusa, który mu mówi, 3 razy się zaparł. I to jest niesamowite, bo papież jest cały w obu tych tekstach. Nie? Mówi, kochajcie ten Kościół taki, jaki jest, bo przez niego przychodzi Jezus. Nie? Powiedział nawet tak, wtedy się oderwał od kartki, był fantastyczny, on jest najlepszy wtedy, jak się odrywa od kartki. Mówi, chrześcijan się nie robi w laboratorium. Znaczy nie ma recepty na chrześcijanina, tak? Przepis, odlejemy se formę i będziemy ciupać tych chrześcijan. Nie, chrześcijan się rodzi przez przekaz wiary. I on mówił o siostrze zakonnej, która była jego katechetką, jak był dzieckiem. I to, tak było to cudne, nie? Stary papież, wszyscy w niego patrzą, nie? Jak kogoś, kto prowadzi absolutnie, nie? I on mówi o jakiejś zakonnicy sprzed 70 lat, która mu wiarę przekazywała. I wie, że jest wierzący dzięki temu, że była taka zakonnica, nie? Kościół, 1:1, ewangelizacja. Filip, eunuch. Nie?
To jest bardzo potrzebne, bo on, słuchajcie, on czyta, nie? Ma Izajasza, skąd go wyczasnął? Musiał znać Grekę, niezły jak na jakiegoś Etiopa. Nie? Czytał zapewne właśnie Izajasza po grecku. Nie? I, no i co z tego, że czyta, jak sam stwierdza, że nie rozumie? Jak to jest fajne u wujka, jak Filip się go pyta tak, mniemasz, że rozumiesz. Nie? Mniemasz, że rozumiesz. On mówi, nic takiego nie mniemam. On naprawdę ma w sobie pokory całą furę. Mówi, jak mam rozumieć? Nikt mi nie objaśnia. Nie? Możliwych interpretacji ma przynajmniej kilka. A która jest dobra? Która jest dobra? Więc samo czytanie słowa nie robi cię chrześcijaninem. Chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Niezależnie od tego, jak ta księga jest dla nas ważna. Nie? Ale my tę księgę czytamy w ten sposób, że jest ktoś, kto objaśnia. I zobaczcie, jakie jest objaśnienie. Objaśnienie jest takie, wychodząc od tekstu, przekazał mu Ewangelię o Jezusie. Bo chrześcijaństwo jest religią słowa, które jest wcielone w osobę. W osobę. I ten zrozumiał wszystko. Bo kiedy się go Filip pyta o wiarę, to on nie mówi, że wierzy w Pisma. On mówi, wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Nie? To znaczy, odkrył osobę, na której się wypełniło słowo zapowiedziane przez Izajasza, bo ten tekst jest z Izajasza. Nie. Nie chodzi o książkę, chodzi o osobę. I dopiero wtedy, kiedy nie chodzi o książkę, tylko chodzi o osobę, to można się pytać kogoś o to, czy wierzy sercem. No serce to jest cała rzeczywistość miłości. Nie? Nie kocha się książek. Książki można lubić. Można też lubić muzykę. Różne rzeczy człowiek lubi. Nie? Niektórych też rzeczy człowiek nie lubi. Ale nie? Cała rzeczywistość miłości otwiera się w odniesieniu do osoby. Nie? I ten eunuch, nie wiem, w jednej katechezie, bo nie było więcej czasu, w jednej katechezie powiedzianej mu przez Filipa, zafascynował się osobą Jezusa. To, co go zafascynowało, to było to, jak się słowo z Izajasza wypełniło na Jezusie z Nazaretu. Nie? I to jest to słowo, to jest to słowo. To jest to słowo. Bo to słowo, które on sobie czytał, to była czwarta pieśń sługi Jahwe. Nie? Dręczono go, sam dał się dręczyć. Nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony. Jak owca nie ma wobec strzygący ją, nie otworzył ust swoich. On nie jest jedyny. U Marka w Ewangelii Jezus umiera, a setnik, widząc jak umarł, powiedział, ten był Synem Bożym. Ten był Synem Bożym. Znaczy, patrzymy na Niego i mówimy, jesteś Synem Bożym. Patrzymy na Niego w takim poczuciu, że tak się nie da, tylko po ludzku. Tak się nie da w taki sposób umrzeć. Nie? Że nie otwierasz ust swoich.
że jesteś niewinny, jesteś zabijany. Nie otwierasz ust swoich, nie protestujesz. Jeśli otwierasz usta, to po to, żeby wielbić Boga, żeby oddać swego ducha w ręce Ojcu. Jeśli otwierasz usta, to po to, żeby się modlić za tych, którzy cię zabijają. Nie? Tych dwóch ludzi przynajmniej, patrząc na takiego Jezusa, odkryło, jesteś Synem Boga. Nie? Jesteś Synem Boga. Oczywiście myślę, że też to, co eunucha przekonywało do Jezusa, to to, że Jezus podzielił jego odrzucenie. Znaczy, tak jak eunuch był wykluczony, tak Jezus na krzyżu jest wykluczony. Umarł poza miastem. Wyklęty, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Odrzucony przez własny lud. Nie? I teraz ten Jezus właśnie w tym momencie bycia odrzuconym, nie? Wykluczonym, jest arcykapłanem i jest tym, który tworzy Kościół, nie? Gromadzi nowy Kościół. Syn Boga.